zaszczycona, że mogę powitać grono tak zacnych gości na drugim charytatywnym balu maskowym zorganizowanym i przygotowanym przez Klub Kiwanis Kobieta 2000. I myślę, że jest to doskonała okazja, byście Państwo z imienia i nazwiska poznali dzisiaj wszystkie moje koleżanki, które od blisko 11 lat działają w Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci. Ebunia Daton, Ania Wdowa, Ala Kost, Iza Białek, Ewa Jabłońska, Danuta Dawidowicz, Jasia Błaszczyk, Marylka Borkowska, Krysia Michalak, Dorota Daton, Irenka Kwiecińska i Mariona Kołotko. I prowadząca Aneta Mikowska. Zapraszam panią prezes Ewę Jabłońską. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że znowu się spotykamy. Cel jest bardzo szczytny, ponieważ nasze stowarzyszenie przede wszystkim zajmuje się pracą na rzecz naszego środowiska oraz pomocą dla dzieci. Jednocześnie bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy rokrocznie zaszczycają nas swoją obecnością, którzy nas wspierają, pomagają. Bez Was nasze stowarzyszenie nie miałoby sensu, ponieważ nie mogłybyśmy działać. Jeszcze raz bardzo nisko się Państwu kłaniam i bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, życząc przyjemnej zabawy. Dziękuję. Dziękuję.
pójdzie w ręce myśliwych. Brawo, pani Jadu, zapraszamy. O, proszę, proszę bardzo. Mieliśmy piękne wejście z odegraniem tutaj pięknego, nie wiem jak to się nazywa, sygnału, tak? O, i słuchamy go. Serdecznie. A teraz uwaga, 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 punkt kulminacyjny. Nagrodę główną za dzisiejsze przebranie otrzymuje, albo otrzymują, mamy dwie główne nagrody. Pierwszą nagrodę główną otrzymuje Bieda. Się w całej okazałości. Cieszy się ogromnie, podobno cały rok pracowała nad tym strojem. Dlatego duże brawa od publiczności. Jest wzruszona, pewnie po naszej nagrodzie przybędzie jej trochę bogactwa i w przyszłym roku przyjdzie do nas w nieco innym stroju. Dziękujemy, gratulujemy. Były fanfary? Brawa. I proszę Państwa, jeszcze jedna, również główna nagroda przypada Wikingom. Ogromne brawa od publiczności.